Prosimy o wyłączenie telefonów. Dawno, dawno temu pewna dziewczynka obudziła się w całkiem nieznanej krainie. Gdzie jestem? Co to za kamień? Jak tutaj nieprzyjemnie. Będę musiała jakoś wrócić do domu i znaleźć bardziej przyjemne warunki do życia, bo tu jest okropnie. Jak cuchnie. Muszę iść. I dziewczyna ruszyła w podróż. Poszła do krainy, gdzie wszyscy spali. O, jak tu ciemno. Nagle jestem się tak bardzo zmęczona. Wolne łóżko, położę się. Tylko na chwilę, na 5 minutek, może na 10. Dziewczynka podróżowała, doszła do pewnego miasta, gdzie spotkała bardzo uroczą damę. Jakaś pani. Cześć. Witam. Jak się pani nazywa? Weronika. A ja nazywam się Kornelia i bardzo miło mi panią spotkać. A tak właściwie to gdzie jesteśmy? To jest moja kraina wiecznych śpiewów. Występuję tutaj w operze. Jestem diwą. Możesz przyjść na mój występ, jak masz ochotę. Bardzo fajne zaproszenie, ale ja się śpieszę. Najlepiej już pójdę. Do widzenia. Żegnam. La, la, la. Przybyła do pięknego ogrodu, gdzie spotkała ogrodniczkę. Kolejny człowiek, jak miło. Witaj. Halo. Witam. Jestem Kornelia, a ty jak się nazywasz? Do czego służy ten przedmiot? Takim długą trąbą? Co to jest? To konewka. I do czego służy? Do podlewania kwiatów. Nie wiesz, co to jest? To przecież ludzki przedmiot. A ja nie do końca jestem człowiekiem. Nie wiem, czym jestem. Dziewczynki przyszły do krainy, gdzie panowała ciemność. Halo. Dzień dobry, nazywam się Anastazja. Anastazyjka? Czyli jesteś służącą? Nie. No raczej, że nie jestem. Ja zwykle myślałam, że Anastazyjki to służące panny. Wyzywam was na pojedynek. To ja będę walczyć. Mam pewne doświadczenie, tak mi się wydaje. To ktoś ma jakąś broń? Halo? Ktoś? Ktokolwiek, jakaś broń. Chociażby łopata. 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 Masz, rzucam ci łopatę. Masz łopatę. No to walczymy. Jeśli ja wygram, puścisz nas wolno. Jeśli ty wygrasz, możesz się zemścić. No jasne. No i królowa przegrała. A dziewczyny mogły opuścić krainę. Dziewczynki postanowiły zboczyć z kursu i dostały się do dziwnego pokoju. Hej, Monika, a wiesz, gdzie jesteśmy? Nie wiem. Patrz, duchy. Boisz się ich? Nie, ja coś takiego widziałam. Tylko na moich obrazkach. One nie są straszne. No może troszeczkę. Na mnie nie. Patrz, może coś w szafie będzie. Może wrócimy gdzieś. Dziewczynki z powrotem wróciły na szlak. Dziewczynki tak chodziły i chodziły, nie przeczuwając niczego złego. Za ich plecami pojawiły się dwa duchy. Zauważyłaś coś? Nie, ale wydaje mi się, że ktoś za nami stoi. Dziewczynki, nie zbaczając kursu, szły dalej. Lubię chodzić tyłem, ty też powinnaś spróbować. Mi to jakoś nie wychodzi. W sumie tak. Ej, zaraz, tutaj coś było? Mi się też tak wydawało. Robi się całkiem nieprzyjemnie, tak strasznie. Bardzo mi się nudzi. Zaraz, tam są jacyś ludzie. A tak się zapytam, może mają jakieś problemy z duchami? Cześć. Cześć. Bo... my właśnie mamy problemy z duchami. To ile was duchów w życiu spotkało? Dwa. One nas śledzą. Zawsze? Od wejścia do tajemniczego pokoju. Ale... jakoś wam pomogę.
ale to ściśle tajne. To kiedy będzie po sprawie? Już. To możemy sobie iść? Tak. Dzień dobry. Hej! Nazywam się pani artystka. Możecie mi mówić ciociu, albo babciu, albo siostro. Nie, babciu to trochę za staro. Ale witam w mojej krainie słodyczości i radości. A, więc tak nazywa się ta kraina. Bardzo ciekawa nazwa. Wiem, sama ją tak nazwałam. Wszystkim się tu podoba. O, patrz, nowi goście, może pójdziemy się przywitać? Tak, tak, przywitajmy się z nimi. Ale może trochę później. Teraz chcę się opalać. A ty ciągle się opalasz. Za niedługo się spalisz. Będziesz wyglądała jak Sparek. No dobrze, to wy możecie sobie oglądać, a jak będą jakieś pytania, ja będę tam w czekoladowym jacuzzi. Aha. Wiesz, może poliżemy tego lizaka? Ja uwielbiam lizaki. Ja też, ale mi się psują z nich zęby. Nie bójcie się, tutaj nie ma żadnych chorób ani nic i możecie jeść do woli, nic wam się nie stanie. Do widzenia! Albo mam lepszy pomysł. Albo wiecie, mam lepszy pomysł. Teleportuję was do lepszego miejsca. Musicie tylko wejść do tej wielkiej babeczki. Tam gdzieś są drzwi i od razu przeniesiecie się w inne miejsce. Świetnie. Hurra! Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest za kraina? To jest kraina koktajli. Tam mamy duży pojemnik koktajli. Jak chcesz, to możesz wziąć sobie jeden kieliszek. Dobrze. Moja służąca ci pomoże. A! Pomogę ci. Co to jest? To jest taki potwór. Chyba już plamki trzeba namalować nowe, bo się już zniszczyły. Teraz trzeba z nim wytrzymać. Jedną dobę. Biorę jedną dziewczynę. A! Co się teraz stanie? Zabierz dziewczynę i na pewno zaraz ją odda. A! Widzisz, spadła już. Czego? Tu. Szukacie. Tak właściwie to szukamy domu. To może ja sobie pozwiedzam, a potem porozmawiamy. My się zgadzamy. Na co? Na zwiedzanie. Dobrze, to ja potem do was tutaj wrócę. Nie ma sprawy. Ha, fajnie. A jeszcze jedno pytanie. Mogłabym z wami zamieszkać? Zastanowimy się na temat waszego zamieszkania. Zgadzamy się. Ale ja chcę wrócić do domu. To tylko ja będę tutaj mieszkać, a ty możesz wrócić do domu. Ale ja nie trafię. Nimfy, co wy na to? Nimfy, poradźcie mi coś, jak mam wrócić do domu. Chętnie wrócę, sama. Możesz zostać, nawet będę się cieszyła. Wiem. Wyślem ci taka, który wskaże ci drogę powrotną. Jej, jak fajnie, jesteście bardzo miłe. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Co będziemy tutaj robić? Będziemy śpiewać.